2000 uczestników, 19 drużyn zagranicznych i ponad 200 z całej Polski. Dużo występów, uśmiechu, dobrej zabawy, ale także spotkań i warsztatów. A wszystko to w ramach 13. już ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności. To uczniowie SP nr 5 we Wrocławiu z oddziałami gimnazjalnymi, którzy specjalnie w ramach Olimpiady Kreatywności przygotowali wyjątkowe przedstawienie. To jest wyzwanie artystyczne i robimy o wycince drzew. I to ma uświadomić ludziom, to jest musical o tym, żeby uświadomić ludziom, jaką szkodę wyrządzają drzewom i samemu sobie przy okazji. Rozwijanie swoich umiejętności to jedno, ale szansa na zdobycie prawdziwych przyjaźni to tak naprawdę największa zaleta Olimpiady. Wydaje mi się, że to jest super. Bardzo się zintegrowaliśmy też jako grupa. Wcześniej tak bardzo się nie przyjaźniliśmy, tak jak teraz. I tak naprawdę dzięki tej olimpiadzie staliśmy się jedną drużyną. I poznaliśmy się lepiej i jest wszystko super. Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności, która od wczoraj gości we wrocławskiej hali stulecia, organizowana jest po raz 13. To jest wydarzenie, które podsumowuje całoroczną edycję programu Destination Imagination w Polsce. To jest program edukacyjny, rozwijający kreatywność, twórczość, nieszablonowe myślenie u dzieci i młodzieży od 4 roku życia do 26. Zadaniem, jakie stoi przed uczestnikami olimpiady, jest zaprezentowanie rozwiązania jednego z 6 wyzwań. Mamy wyzwanie konstrukcyjne, naukowe, społeczne, artystyczne, improwizacyjne i specjalne wyzwanie dla przedszkolaków, czyli dla wschodzących gwiazd. Drużyna wybiera sobie jedno z takich wyzwań pod kątem tego, które im się najbardziej podoba i pracuje nad rozwiązaniem tego wyzwania przez kilka miesięcy, a później przyjeżdża właśnie na Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności i prezentuje swoje rozwiązanie tego wyzwania. Na swoje prezentacje drużyny mają maksymalnie 8 minut, a każdemu z występów bacznie przyglądają się eksperci oceniający poczynania uczestników olimpiady. Najważniejsza jest przede wszystkim kreatywność, ale też zwracam uwagę, że dzieci samodzielnie pracują i się rozwijają, czyli uczą się nowych rzeczy, nie powielają schematów, tylko wychodzą z rozwiązaniami, gdzie patrzymy: wow, on ma 8 lat i to wymyślił? Super! A okazji, by wykazać się kreatywnością, nie powinno zabraknąć, bo cały występ i towarzyszące mu elementy, takie jak na przykład scenografia, zostały przygotowane przez uczestników olimpiady samodzielnie. Uwagę naszej kamery niewątpliwie przykuwały oryginalne stroje. Przygotowywałem z moim kolegą, który tutaj stoi, też. To jest po prostu strapionowe. To są rękawiczki i to wszystko będzie używane po prostu jako, że jestem królem kosmitów po prostu i będzie śmiesznie na pewno. Drużyna, która zostanie zwycięzcą Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności, będzie reprezentować Polskę podczas Global Finals, czyli Światowej Olimpiady Kreatywności, która odbędzie się w maju w Stanach Zjednoczonych. Zwycięzców poznamy już we wtorek. Piotr Błachut, Echo 24.